Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie, redakcja portalu kresy.pl, ja nazywam się Mateusz Płaski. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest Karol Kaźmierczak, wieloletni redaktor naszego portalu. Witamy Cię serdecznie, Karol. Witam naszych widzów i witam Ciebie. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie sytuacja aktualna Polaków na Białorusi w kontekście tych zdarzeń, z którymi mamy do czynienia od kilku tygodni, czyli nasilonych represji względem Polaków, względem mniejszości polskiej na Białorusi ze strony białoruskich władz. Zanim jednak rozpoczniemy nasz program, ja pragnę Państwu przypomnieć, że nasz portal funkcjonuje dzięki Państwa wpłatom. Na dole ekranu znalazł się nasz numer konta. W opisie filmu znajdą Państwo linki do naszych profili na PayPalu i DotPay. Przypominam także o możliwości przekazania 1% na fundację Kompania Kresowa. Karol, sytuacja Polaków aktualna na Białorusi, wzmożone represje, czy są jakieś nowe informacje w tym temacie, czy są jakieś nowe tutaj posunięcia, jakieś nowe zdarzenia? Tak, mamy kilka nowych informacji, zasadniczo złe, choć jedna dobra. To znaczy wiemy, iż jeszcze w zeszłym tygodniu zwolniony został Aleksander Nawodniczy z aresztu. To jest jeden ze współzałożycieli Forum Polskich Inicjatyw Brześcia i Obwodu Brzeskiego. To była pierwsza osoba zatrzymana na fali tych represji. On był zatrzymany jeszcze ponad 3 tygodnie temu, w środę. Natomiast jest już zwolniony od zeszłego tygodnia, ale osoba ta i jego rodzina nie chce w żaden sposób komentować sprawy, co może nam potwierdzać, że obawia się o to, jak ta sprawa nadal się potoczy. Ważne jest to, że prezes Forum Polskich Inicjatyw Brześcia i Obwodu Brzeskiego, pani Anna Paniszewa, nadal przebywa w areszcie. Nadal jest wobec niej prowadzone postępowanie, śledztwo z poważnego paragrafu tego samego o podżeganiu do nienawiści na tle narodowościowym, co jest zagrożone karą od 5 do 12 lat więzienia. W międzyczasie, nie pamiętam już dokładnie, kiedy rozmawialiśmy, ale być może to jeszcze wszystko nie zostało tutaj omówione, mamy 4 działaczy Związku Polaków na Białorusi, niezależnego, niezarejestrowanego w aresztach. Przypomnijmy, to jest prezes Angelika Borys, co jest członek zarządu głównego Andrzej Poczobut i to są jego działaczki, szefowa struktur związku w Lidzie pani Irena Biernacka i szefowa struktur związku w Wołkowysku, to jest pani Maria Tiszkowska. I nowa informacja jest taka, to jest informacja z dzisiaj, że pani Tiszkowskiej postawiono już formalne zarzuty i są to właśnie te zarzuty z tegoż paragrafu niebezpiecznego. A tak więc tutaj widać, że władze nie zamierzają się wycofać. Jeśli mamy do czynienia z tak poważnym paragrafem, trudno myśleć o zwolnieniu. Zresztą zwykle tak się nie działo na Białorusi, szczególnie można powiedzieć o zeszłorocznych wyborów prezydenckich, gdzie no, dobrze rozumiemy, że te paragrafy są używane politycznie. Zresztą także dzisiaj ukazało się wspólne oświadczenie organizacji białoruskich obrony praw człowieka, to jest Centrum Obrony Praw Człowieka Wiesna, to jest między innymi Komitet Helsiński i parę innych organizacji prawniczych i one wprost uznały wszystkie te osoby, o których właśnie mówimy, za więźniów politycznych, za więźniów trzymanych tam niewinnie. Dodatkowo organizacje te uważają to, o czym mówiliśmy, że władza w istocie realizuje teraz propagandową nagonkę antypolską, by wskazać Polskę, ale też Polaków miejscowych jako wroga zewnętrznego, wobec którego usiłuje konsolidować sobie zaplecze społeczne. A tak wygląda sytuacja. Niestety generalnie nic nie wskazuje na to, żeby ta nagonka miała zelżeć, bowiem też nadeszły informacje o tym, że rozszerza się ta, można powiedzieć, inwigilacja, próba inwigilacji swego rodzaju ludzi nauczających i uczących się języka polskiego, bo też bodajże 2 dni temu
wyszła taka informacja, zostało ujawnione z firm. Powtarzam, to nie jest żadna organizacja społeczna Polaków, ale zwykła komercyjna firma prowadząca kursy języków obcych. Firma z niewielkiego miasteczka Smorgoni. One są położone przy granicy litewskiej bardziej niż polskiej na Grodzieńszczyźnie. I ta firma ujawniła pismo od lokalnego prokuratora rejonowego, który nakazał jej informacje prokuratorzy na temat uczących języka polskiego w tej firmie, na temat uczących się, dokumenty płatnicze, księgowe i w końcu programy nauczania. Więc jak widać, władze zainteresowane są już wszystkimi, którzy gdziekolwiek uczą się języka polskiego, przynajmniej w rejonie smorgońskim. Ale jak wiemy, nie tylko tam, bo wcześniej mówiłem, w czasie poprzedniej naszej rozmowy, że takie działania są podejmowane też w Brześciu. I najwyraźniej oczywiście nie chodzi tylko o monitorowanie, o rozpoznanie tutaj potencjalnych w cudzysłowie wrogów narodu, ale też zastraszenie wszystkich, którzy języka polskiego się uczą lub chcą się uczyć, no bo wiadomo, że tego rodzaju informacje od razu sprawiają, że ludziom zaczyna się jawić nauka języka polskiego jako coś, co może wiązać się z jakąś formą szykan, represji, czy po prostu problemów. Więc tak wygląda sytuacja na Białorusi i nie polepsza się. Ja mam do ciebie w tym momencie właśnie jedno takie pytanie. Z czego wynika to, że polskie władze zaczęły reagować już otwarcie, zaczęły rzeczywiście ten temat nagłaśniać i w mediach w pewien sposób, i w przestrzeni międzynarodowej, dopiero gdy została zatrzymana Angelika Borys? Dlaczego wcześniej, gdy zatrzymana była pani Szewa, w ogóle tak naprawdę zainteresowania polskich władz to nie budziło? Z czego to wynika? Niestety wynika to ze stylu polityki wschodniej, czy może polityki względem Polaków na wschodzie, uprawianej przez obóz Prawa i Sprawiedliwości. Niestety w tej polityce przejawia się dokładnie ta sama praktyka, która przejawia się także w ich polityce wewnętrznej, czy to w kierowaniu spółkami Skarbu Państwa, czy to w zarządzaniu mediami publicznymi. Jest to, można powiedzieć, o syndromie kliki. Jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje sobie podporządkować organizacje Polaków kresowych i próbuje niejako moderować sposób ich działania, to, co przekazują, tak, aby pasowały te działania i przekaz tych organizacji do poglądów przywództwa Prawa i Sprawiedliwości i do tego, jak oni uważają, jak prowadzą politykę wschodnią w ogóle. My dobrze znamy to chociażby z Litwy, gdzie rząd Prawa i Sprawiedliwości w praktyce stara się wymienić władzę Związku Polaków na Litwie lub jakby wytwarza taką presję zmienić praktykę tego związku, bo nie podoba mu się to, że Związek Polaków na Litwie jest zbyt krytyczny wobec państwa litewskiego. Wiadomo, jaka jest polityka Prawa i Sprawiedliwości. Litwa, partner strategiczny, żadnej dyskryminacji albo prawie żadnej Polaków na Litwie nie ma, jest wspaniale, kochajmy się z Litwinami. I tutaj w sytuacji, gdy jest taka asertywna organizacja, która mówi i pokazuje, że nie, dyskryminacja jest, jesteśmy gorzej traktowani i należy to zmienić. No jest oczywiście też wyzwaniem dla obozu PiS, bo przecież dzieje się to za ich władzy i oni nie byli w stanie przełożyć tych tak opiewanych przez nich znakomitych relacji z elitami litewskimi i z państwem litewskim na pole krzyżowania losu Polaków. Dlatego wymierzyli na przykład cios w Związek Polaków na Litwie i prowadzą nawet postępowanie prokuratorskie wobec prezesa tego związku i sekretarza pod wydumanymi w gruncie rzeczy formalistycznymi zarzutami. W mojej opinii, choć oczywiście nie przesądzam tej sprawy. Nieco podobnie jest na Białorusi, gdzie
rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej ten obóz, ma też swoich ulubionych Polaków i tych, których lubi mniej. Związek Polaków na Białorusi należy do tych lubianych, z którym ta obóz utrzymuje kontakty i organizacja ta i jej działacze doczekali się szybko od obozu PiS, od władz Polski, szybkiego wsparcia w sytuacji, gdy zostali poddani represjom. I oczywiście to wsparcie było słuszne, a te represje wobec nich są niesłuszne. Podkreślmy to, gdy mówię o tym, nie chcę w żaden sposób zdezawuować Związku Polaków na Białorusi czy ich działaczy. Oni robią to, co do nich należy. Oni tam prowadzą akcję oświatową, uczą języka polskiego, uczą polskiej historii, ogarniają dzieci i młodzież, co najmniej na jakiejś powierzchni terenu Białorusi, umożliwiając reprodukcję tej tożsamości narodowej, umożliwiając przetrwanie polskości. Więc nie chcę dezawuować ani tej organizacji, ani jej działaczy. Natomiast dezawuuje politykę PiS, która polega na tym, że wybierają sobie te organizacje, które jakby chcą popierać, uzależniają je od siebie, natomiast na pozostałe nie zwracają uwagi. Tak było właśnie z Anną Paniszewą i Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych w Brzeście i Obwodu Brzeskiego, na które władze Polski, państwo polskie niewielką zwracały uwagę. O tym już mówiliśmy. Ta organizacja była bardzo słabo dofinansowana. Funkcjonowała w dużej mierze dzięki temu, że pani Paniszewa potrafiła sobie niejako wychodzić poparcie nie u instytucji centralnych, ale u samorządów polskich różnego rodzaju, szczególnie tych położonych gdzieś przy granicy Białorusi, która potrafiła wychodzić sobie poparcie poprzez nawiązywanie kontaktów z różnego rodzaju prokresowymi organizacjami pozarządowymi w Polsce, dysponującymi jakimiś funduszami własnymi. W ten sposób działała i dzięki temu ta wspaniała praca edukacyjna, oświatowa, wychowawcza, jaką prowadziła, się udawała. Państwo polskie niewielką na nią uwagę zwracało i było czymś symbolicznym, że nie zwracało uwagi na niej dalej w sytuacji, gdy za tą działalność, o której mówimy, w duchu polskim, ona trafiła do aresztu. Więc tutaj niestety w praktyce rządu PiS przejawia się ten sam model nieco takiego sitwiarskiego podejścia, jaki przejawia się na innych płaszczyznach polityki i tego obozu politycznego. A ja mam do Ciebie pytanie, jak byś ocenił w ogóle nastroje, które w tym kontekście występują w Polsce? Dlatego, że ja na przykład w ostatnim czasie, przeglądając chociażby media społecznościowe, czytając różne komentarze, zauważyłem takie dwa, można powiedzieć, skrajne i niekorzystne, niewłaściwe w mojej opinii trendy, czyli z jednej strony mamy coś kuriozalnego, jakby skrajną łukaszenkofilię u niektórych osób, co jest wręcz nieporozumieniem, biorąc pod uwagę, jak Łukaszenko traktuje mniejszość polską bez względu na prowadzoną przez Polskę politykę. A z drugiej strony z kolei mamy takich skrajnych giedroycistów, którzy tak naprawdę patrzą bardzo, bardzo idealistycznie w ogóle na stosunki międzynarodowe i też bardzo się mijają z relacjami, jakie tam panują. Jak byś więc ocenił właśnie te nastroje, które w Polsce w społeczeństwie ta sytuacja Polaków na Białorusi wywołała? Mniej więcej tak, jak to określiłeś. Może z innym jeszcze takim elementem, że jednak większość społeczeństwa nie bardzo się tym interesuje. To znaczy, ja wielokrotnie stykaliśmy się przecież, obaj obserwujemy życie publiczne, polityczne w Polsce, to stykaliśmy się na przykład z poświetlaniem budynków publicznych w Polsce w barwy biało-czerwono-białe, czyli tej flagi Białorusi, której używają przeciwnicy Łukaszenki. Przez lata całe były organizowane koncerty za wolną Białoruś. Też środowiska opozycyjne w Warszawie ściągały mniejsze lub większe tłumy widowni Polaków. No różne tego rodzaju akcje solidarnościowe z opozycją białoruską pod takimi uniwersalnymi hasłami liberalnej demokracji, zmian systemowych na Białorusi.
A wydaje się, że o wiele bardziej interesowały Polaków niż tak dojmująca sprawa, jak po prostu represje wobec Polaków za polskość. Bo to podkreślmy sobie jeszcze raz, mówiliśmy o tym nie raz, ludzie, ci Polacy, działacze Związku Polaków, działacze Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych, Brześcia i Obwodu Rzeskiego, nie zostali zatrzymani za robienie polityki, nie zostali zatrzymani za uczestnictwo w opozycyjnych manifestacjach, nie zostali zatrzymani za wypowiedzi polityczne, zostali zatrzymani za to, że uczyli o żołnierzach wyklętych i o Armii Krajowej. Zostali zatrzymani za robienie czegoś, co jest niezbędne dla przetrwania polskości na tamtych kresowych terenach, to znaczy uczenie historii Polski. Bez historii nie ma, a bez świadomości historii nie ma żadnej świadomości narodowej. Bez przekazywania tej wiedzy o tej historii do przyszłych pokoleń żadnych Polaków tam nie będzie. I to no, daleko bardziej umiarkowane zainteresowanie Polaków niestety wzbudza, bo no, trudno właściwie zetknąć się z jakimiś formami szerokimi wyrazów solidarności, chociażby na portalach społecznościowych czy w przestrzeni publicznej. Wiemy na przykład, że Młodzież Wszechpolska urządza różnego rodzaju akcje pod konsulatami, w Białej Podlaskiej pod konsulatem. Przedstawiono hasła, takie plansze ustawiali z hasłami solidarności z Polakami na Białorusi. Pojawiają się banery. Wiem, że we Wrocławiu Młodzież Wszechpolska pomysłowo poubierała nasze tak, miejskie krasnale. I pomniki w koszulki z hasłami solidarnościowymi, ale no wyjąwszy właśnie tę zaangażowaną organizację czy Fundację Młode Kresy, która prowadzi kampanię graficzną na portalach społecznościowych, właśnie na Facebooku, na WKontakcie, to tych wyrazów solidarności i zainteresowania ze strony społeczeństwa w zasadzie widać mało. I no jest to problem. Wydaje mi się, być może ktoś potraktuje moją ocenę jako zbyt surową, ale wydaje mi się, że po raz kolejny w ciągu 32 lat, po 1989 roku, jednak nie do końca zdajemy egzamin z solidarności wobec Polaków na Białorusi. I w tym sensie to już chyba społeczeństwo zachowuje się gorzej od polityków, bo politycy i premier, i prezydent Duda zabrali już na ten temat głos, zabrali na ten temat głos wyraźnie, umiędzynarodowili tę kwestię, bowiem ona pojawiła się na poziomie instytucji Unii Europejskiej. Także głos zabrał w sprawie Polaków na Białorusi wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Odezwał się nawet Departament Stanu USA. Wydaje się, że stało się tak dzięki wysiłkom przedstawicieli państwa polskiego, polskiej dyplomacji i to trzeba docenić. Faktycznie rząd po półtora tygodnia milczeniu w sytuacji, gdy represje dotknęły już nie tylko pani Szewą i Forum Polskich Inicjatyw Brześcia i Obwodu Brzeskiego, ale także Związek Polaków na Białorusi, rząd w końcu się odezwał, no ale jak już się odezwał, to zrobił to głośno. No i to należy docenić, bo tak jak mówiliśmy, czym głośniej o tych ludziach, tym oni są bezpieczniejsi. Więc więcej o tym mówią w tej chwili polscy politycy niż zwykli Polacy. Niż też media głównego nurtu, bo na ile sam jestem publicystą, więc media, sam pracuję dla mediów, więc media obserwuję w polskich mediach głównego nurtu, znowuż nie za wiele się chyba jednak o tym mówi, chyba znacząco mniej niż by wypadało. A teraz przechodząc do kwestii tej niszy, o której powiedziałeś, też ją niestety jako człowiek zawodowo funkcjonujący w mediach społecznościowych, niestety też się tym zetknąłem, to znaczy z kategorią ludzi, którzy wprost twierdzą, że no tak musiał być, to nasza wina, to wina władz polskich. Czy na przykład tutaj Łukaszenko broni Białorusi przed jakąś ingerencją nieprawidłową, niesłuszną, represje wobec tych działaczy polskich są usprawiedliwione. A tego rodzaju obrzydliwe wręcz deklaracje oczywiście można przeczytać w mediach społecznościowych. I co ważne, i co istotne, często
piszą je, wygłaszają ludzie podający się za narodowców, za prawdziwych prawicowców i tym podobni, co jest już, co jest paradoksalne i już zupełnie niezrozumiałe. Trzeba zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. Wydaje się, że dzieje się tak z kilku powodów i te grupy tych ludzi, nisze ostatecznie, bo jakby to musimy sobie podkreślić, że jest to nisza, że nie jest to postawa rozpowszechniona. Możemy podzielić na kilka kategorii. Wydaje mi się, że taką zupełnie najmniejszą z nich to stanowią ludzie, u których inne kryteria, w których optyce, inne kryteria ideologiczne biorą górę nad kryterium solidarności narodowej. Jedni mają sympatię do autorytaryzmu, a mniejszą do demokracji liberalnej i dlatego sympatyzują z Łukaszenką, który jest dyktatorem zagrażającym drogę demokratyzacji Białorusi. Są osoby, które rozpisują te przeciwieństwo, tą dychotomię, o której mówię, na geopolitykę. I dla tych osób Łukaszenko jawi się jako jakiś tutaj forpoczta przed murze Eurazji przeciwko temu liberalnemu Zachodowi, co oczywiście zresztą jest średnio trafne, bo w tej chwili to Rosja, która ma najwięcej atutów na Białorusi i najwięcej lewarów na Łukaszenkę, no według wszelkich sygnałów i według wielu komentatorów, także rosyjskich, sama już jednak dąży do jakiejś formy marginalizacji Łukaszenki w ramach tego systemu. Tak się wydaje, są pewne sygnały niepośrednie, ale pośrednie, z których można wydedukować, że Rosja raczej sama będzie prowadzić, naciskać na Białorusi na zmiany systemowe, zmiany systemu politycznego w kierunku jak dekonstrukcji tej formy ścisłej, personalnej dyktatury Łukaszenki na rzecz jakiejś ograniczonej, ale jednak pluralizacji tego systemu, podziału władzy między kilka ośrodków i rozmontowania tej quasi-socjalistycznego systemu ekonomicznego, jaki tam Łukaszenka przez prawie 3 dekady konserwował. Więc tutaj pojawiają się i takie motywy, choć ludzie, o których mówię i u których takie motywy występują, stanowią już zupełnie mikroskopijną grupę kierującą się jakąś tam wyspekulowaną swoją ideologią. Natomiast niestety, i to jest chyba smutniejsze, w całej tej sytuacji internet ujawnia też pewną, nazwałbym to amerykanizację, czy chorobę amerykańską ludzi, którzy uważają się w Polsce za prawicowców. Mówiąc o chorobie amerykańskiej, mam na myśli właśnie te zjawiska dość typowe dla jakby sympatyków elektoratu prawicowego, pewnej grupy, pewnej kategorii, które w USA występują, a które cechują się daleko posuniętym ignorancją i daleko posuniętym myśleniem spiskologicznym. I właściwie z argumentacji, co najgorsze, że z argumentacją pokroju takiego, że Łukaszenka jest jedynym, który nie uczestniczy w globalnym spisku plandemii, że Łukaszenka jest człowiekiem broniącym Białorusi przed wszechświatowym spiskiem żydowskim, że Białoruś jest państwem wolnym, ponieważ nie nosi się tam maseczek, choć nie jest to do końca prawdą, bo w niektórych miejscach już trzeba je na Białorusi nosić, a lokalnie były już tam wprowadzane pewne przeciwepidemiczne ograniczenia. Więc nie jest też tak, że na Białorusi żadnych ograniczeń nie było. Nie było ograniczeń, nie było lockdownu państwowego. Ludzie, którzy twierdzą, że jest to efekt niezłomności Aleksandra Łukaszenki wobec globalnego spisku, zdają się nie rozumieć, że
Najprawdopodobniej nie wprowadzał on tego rodzaju procedury z tych samych powodów, dla których nie wprowadza jej część państw afrykańskich. Po prostu obecnie gospodarka białoruska jest już w takim stanie, że lockdown mógłby ją zabić, mógłby ją doprowadzić faktycznie do takiej katastrofy, że byłoby trudno ją odbudowywać. I prawdopodobnie takie były motywy Aleksandra Łukaszenki, szczególnie, że pandemia nastąpiła w roku wyborczym, roku wyborów prezydenckich, gdzie on no, jakby za wszelką cenę chciał uniknąć jeszcze większego pogorszenia się sytuacji socjoekonomicznej. Na tym polega problem, że z tego rodzaju poglądami trudno w ogóle już podejmować dyskusję i oczywiście to jest przyczynek szerszy na temat tego, co się dzieje z debatą publiczną, na temat, co się dzieje ze społeczeństwem poddanym oddziaływaniu mediów społecznościowych. Ale to już jest temat oczywiście na inną dyskusję. Niemniej jakby te duża część, ogromna większość tych ludzi, o których mówimy, myślę, że można zaklasyfikować do tej kategorii. Czyli tego typu trendy w dużej mierze, no właśnie, media społecznościowe z jednej strony jakby w pewien sposób demokratyzują, powiedzmy, dyskurs publiczny, dlatego że każdy tak naprawdę publicznie może się wypowiedzieć i właśnie tego typu teorie, różnego rodzaju spostrzeżenia, powiedzmy, sformułowane w sposób takiej jakiejś ukrytej warstwy obecnej w polityce, czyli często teorie spiskowe właśnie się popularyzują. Myślę, że najprościej można to podsumować, że w mediach społecznościowych zasięg danej informacji, danego poglądu, danej opinii właściwie oderwał się od jej wartości merytorycznej. W związku z tym, że decyduje tam raczej warstwa oddziaływująca, o zasięgu decyduje raczej to, w jakim stopniu komunikat oddziałuje na emocje odbiorców, a nie jaką treść merytoryczną niesie. I tak jak powiedziałeś, ta przestrzeń nowych mediów zdecydowanie usunęła gdzieś w cień zjawisko autorytetu merytorycznego. Ale to tak jak powiedziałem, jest to materiał na szerszą dyskusję i właściwie dotyczy on wszelkich kwestii życia społeczno-politycznego i będzie to spore wyzwanie w ogóle dla społeczeństwa XXI wieku. Tak jest. Karolu, bardzo Ci dziękujemy. Moim i Państwa gościem był Karol Kaźmierczak, wieloletni redaktor naszego portalu. Dalej zachęcamy oczywiście do śledzenia sytuacji na Białorusi, zachęcamy do popularyzowania tych faktów, ponieważ tak jak przed chwilą mówiliśmy, im więcej ludzi o tym wie, im więcej się o tym mówi, między innymi w mediach społecznościowych, tym nasi rodacy są bezpieczniejsi. Ja pragnę jeszcze Państwu przypomnieć, że nasz portal funkcjonuje dzięki Państwa wpłatom. Na dole ekranu znalazł się nasz numer konta, w opisie filmu znajdą Państwo linki do naszych profili na PayPalu i DotPay. Przypominamy także o możliwości przekazania kompanii kresowej 1% podatku, odpowiednie dane w opisie filmu. I oczywiście życzymy Państwu wesołych i błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Jeszcze raz dziękujemy, kolejne rozmowy już wkrótce.